dzisiaj. Jaki on ma, panie, autorytet? To jest Milena, to jej matka, to jej ojciec. W sprawie chodzi o to, że oni skupowali zwierzęta od rolników. Jakieś tam świnie, krowy pewnie. Nagle, według ich opowieści oczywiście. No coś tam jakiś dług powstał, oni ogłosili upadłość. I wtedy wpadł komornik i bezprawnie zabrał im dom. No po prostu państwo bezprawia, przestańcie im rodzinę prześladować. Żeby ustalić prawdę, pani Jaworowicz jedzie na miejsce. I oni tam chodzą jak nietoperze po ciemku, bo nawet prądu nie ma. Odcięli nam prąd! Łzy jej płyną po policzku, niczym Magikalowi po rozstaniu z Nikolą. No niesamowicie przykro mnie jest. Ja was przepraszam, że nie płaczę nad losem tej matki. Wszystko, żem wypłakał przed nagraniem odcinka. Potem pokazują, jak cała rodzina czesze sobie włosy przy latarce. Bo macie ich być szkoda, czego nie rozumiesz? To jest biedna rodzina, która się szczotką dzieli przy żarówce. A wy co, bogole? Normalnie grzebieniem przy świetle się czeszecie? Ciekawe, skąd wy macie na ten grzebień? Pewno żeś ta nakradli. Ta matka drze się przez cały odcinek, że komornik to nie ma nic do gadania. Jaki on ma, panie, autorytet? Córeczka też nie lepsza, bo mówi: bo ja miałam w ciąży co chwila jakieś nerwy, ja nie mogłam normalnie funkcjonować. Ona w ciąży była, miała nerwy. Proszę jej teraz nie denerwować jakimś zadłużeniem. Ten ich dom za długi został w końcu kupiony na licytacji komorniczej. Że cię nigdy nie wyprowadzę! I to jest właśnie ta mentalność. To jest dokładnie to samo, co ci ludzie, którzy nie płacą za wynajem, a potem: ojoj, pani redaktor, bogacze nas wyrzucają! Przyjechał koparką! Z bratem mam nagranie! Cóż za ludzkie nieszczęście. Nowy właściciel ma po prostu gdzieś, że ona tam żonkili nasadziła i to wyrwał. Cholerny cwania! Nie cwaniak, tylko chłop to kupił, jego może tam robić co chce. Może tam nawet, jak to mawiała matka każdego z nas, no jeszcze nasrać na środek tylko. A zaraz się dowiecie, czemu ja się tak denerwuję. Bo wracamy do studia. Mecenas Kaszewiak wylewu dostał. Wyciąga kwity i zaczynamy dymy. Bo mecenas mówi, że ten chłop... pan brał zwierzęta od biednych rolników, i im nie płacił. Oni tam poszli. Przy smutnej muzyce czesali sobie włosy. A mecenas się dopatrzył, że najpierw ten ojciec nie płacił rolnikom, że jak im dom zlicytowali, to się nie chcieli przez rok wyprowadzić. Tego domu nie chcieliście się wyprowadzić przez rok. Że potem ta matka otworzyła taką samą firmę i też rolnikom nie płaciła. Pani przejęła działalność i znowu od rolników brało się produkty i się im nie płaciło. I nie uwierzycie, potem córeczka otworzyła taką samą firmę. Pod inną nazwą i ten sam mechanizm. Ta matka patrzy, jaką ma minę. O mój Boże, przejrzał nas. Ikonowicz już paluszki podnosi do odpowiedzi. I oczywiście broni tych ludzi, że państwo bezprawia, że coś tam. Ty, i odzywa się pełnomocnik tej rodziny, że ta rodzina powinna dostać, uwaga, mieszkanie socjalne. Ci państwo mogą uzyskać lokal socjalny. I tutaj to musieli aż mecenasa trzymać. Lokal socjalny dla człowieka, Kaszewiak, który zarabia 6 tysięcy miesięcznie. Ty, no nie płacili rolnikom pokoleniami. Ten ojciec zarabia 6 kafli i ma czelność chcieć mieszkanie socjalne. Różne bywały odcinki, ale tutaj to trzeba wstydu nie mieć. No to wierszyk jako puenta. Przyszła kobita, co ma oczka zaszklone, drze się też, że... to nie jest nic zatajone! Lecz gdy w programie przedstawiasz sprawy fragmenty... panie mecenasie, pan to za dokładnie czyta te dokumenty. A oprócz tego zapraszam was na mój stand-up. Teraz najbliżej będzie Olsztynek, Łódź, Czechowice, Częstochowa, Toruń, Kalisz, Zduńska, Wągrowiec, Inowrocław, Płońsk, Otwock, Wołomin, Żyrardów, Nysa i wiele innych. A że końcówkę to już i tak mało kto ogląda, to wam powiem, że fajne teraz te występy, jak tak wchodzę na scenę i zobaczę, ile was się tam naprzyłaziło, to mi się od razu morda cieszy. No, no to do zobaczenia.